Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Klemoczku. Zagrajmy w Mass Effect. W ostatnim udało nam się uzyskać dużo informacji na temat żniwiarzy i samych działalności Sarena, a tym samym popchnąć znacząco fabułę dalej. Zostało nam jeszcze tylko jedno miejsce do odwiedzania fabularnie w tych trzech głównych questów. To był akurat czwarty, który powinniśmy zrobić chyba w ostatniej kolejności. Powinniśmy się teraz udać do matki Benezji i się z nią rozprawić. Więc tak, tu mamy wszystko zrobione. Została nam tak naprawdę nam jeszcze wyprawa tylko na Noverię. Do Pax. Może matka Benezja będzie wiedziała, w jaki sposób aktywować przekaźnik, albo nie, gdzie jest ten przekaźnik. O, lepiej postawione pytanie. Tutaj nic nie ma. I Noveria. Jest to lodowa planeta z licznymi laboratoriami. Dość ciężki obszar, pamiętam. Ale nie tak trudny jak ten ostatni. Kontrola lotów, tu SSV Normandia. Prosimy o kurs podejścia i miejsce postoju. Normandia, nie mamy was w spisie przylotów. Natychmiast podajcie cel przybycia albo otworzymy ogień. Sprawy Cytadeli. Mamy na pokładzie widmo. Udzielam pozwolenia na lądowanie, Normandia. Po przybyciu potwierdzimy waszą tożsamość. Jeżeli nie nawiążemy łączności, jednostka zostanie skonfiskowana. Zabawni goście. Chyba wpadnę tu na następnej przepustce. No dobra. Czas rozpocząć przygodę, tym razem na Noverii. I dorwać Benezję. Jeżeli pozbędziemy się Benezji, to już bardzo możliwe, że popchniemy fabułę na tyle daleko, byśmy mogli mówić o... no, nadciągającym końcu gry. A później już tylko Mass Effect 2? Dwa dekompresja. Proszę czekać. Zapisano, oficer dowodzący na lądzie. Oficer wykonawczy Presley przejmuje mostek. Dobra, z kim mam gadać, co? Wiem, że tu będzie sporo questów do zrobienia. Również. Zróbmy save od razu. To jest tak, możemy iść tam dalej. A, tu jest drugi dok. W sumie fajnie też pomyślane, zobaczcie, jeżeli byłby z przodu. Czemu by nie? Ani kroku dalej. Mam ważne sprawy do załatwienia. Muszę obejrzeć wasze dokumenty. Nie. Wystarczy, że mam większe prerogatywy niż wy. Chcą nam narobić kłopotów, proszę pani. Nie mogę pozwolić wam na wejście do portu bez potwierdzenia tożsamości. Sierżancie Stirling, proszę zabezpieczyć broń. Nawet nie próbuj. Mam zamiar zatrzymać swoją broń. Nikt nie odbierze mi broni. Przeładować i odbezpieczyć. Mamy upoważnienie do użycia siły. Oddajcie broń. Liczę do trzech. Raz, dwa, trzy... Kapitan Matsuo, spocznij! Potwierdziliśmy ich tożsamość. Widma mają upoważnienie, by nosić tutaj broń, pani kapitan. Możecie iść, Widmo. Mam nadzieję, że wasza wizyta nie będzie miała takiego przebiegu. Parasini sama będzie czekała na górze. Zachowuj się. Prawda? Szkoda, że ich nie zastrzeliliśmy. Ale nie zgodziliśmy się na oddanie broni. Mwahahahaha. Parasini sama na pewno odpowie na wszystkie pytania. Spieprzaj. Spieprzaj. Okej. Okay. Dobra, wejdźmy w takim razie na górę. I dostańmy się od razu do... O, tam coś jeszcze, jakieś inne komputerki są. Spróbujmy. Ciężko powiedzieć, co to jest generalnie. Są takie laboratoria jakby do wynajęcia. Interesująca rzecz. To tylko detektory broni. Proszę się nimi nie przejmować.
Nazywam się Diana Parasini, asystentka zarządcy Anolejsa. Przepraszamy za incydent na lądowisku. Tak, było naprawdę milusia. Ktoś dzisiaj naszczał szefowej ochrony do kawy, czy co? Poważnie traktuje swoją pracę. Cenimy takie podejście. Jednym z moich obowiązków jest pomoc nowo przybyłym. Macie jakieś pytania? Ponoć są tu gety. Skąd tylu strażników? Spora ochrona jak na tak mały port. Zarząd robi co w jego mocy, by ochraniać prywatność naszych korporacyjnych klientów. Brzmi podejrzanie, zdecydowanie. Czy ta ochrona prywatności ma służyć ukryciu nielegalnych badań? Ta planeta znajduje się poza jurysdykcją Cytadeli. Słowo zarządu jest tu prawem. Czy w ogóle wiecie, jak ważna jest ta planeta? Jak wiele odkryć z dziedziny genetyki, sztucznej inteligencji miało tutaj swój początek? Ponoć są tu gety. Czy ostatnio był tu ktoś szczególny? Szczególny? Matka Asari, Benezja, przejeżdżała tędy kilka dni temu. Pomocnica Sarena tutaj? Stanowi poważne zagrożenie. Mam rozkaz pojmać ją żywą lub martwą. Zarząd nie lubi, gdy ktoś załatwia zewnętrzne problemy na jego podwórku. Benezja wyjechała kilka dni temu, kierując się do kompleksu badawczego zwanego Szczytem 15. Z tego co wiem, nadal tam przebywa. Będę potrzebował twojej pomocy. Świetnie. Proszę wskazać drogę i już nas nie ma. Sugeruję poprosić zarządcę Anolejsa o pozwolenie na opuszczenie tego portu. Gdzie go znajdę? Gdzie mogę znaleźć zarządcę? Jego biuro jest na głównym poziomie. Windą na samą górę i na lewo. Dobrze, no to do widzenia. Zrozumiałem. Czy możemy teraz wejść? Oczywiście. Jeśli będziecie potrzebować pomocy, znajdziecie mnie w biurze zarządcy. Komandorze, może lepiej będzie przyprowadzić doktor Tsoni. Zna matkę lepiej niż ktokolwiek z nas. Nie. Idziesz ze mną, Garus. Nie wymiguj się. Z tobą nie można pogadać. W takim razie pójdziemy od razu dalej. I windą na górze. Witamy w Port Hanshan, najbardziej szanowanym niezależnym ośrodku badań naukowych w galaktyce. Nie wiem, czy będziemy robić tutaj quest poboczne, ale są mnie ciekawe. Dla własnego bezpieczeństwa oraz by chronić prywatność innych, proszę stosować się do poleceń ochrony. Jeżeli macie pytania lub uwagi, nasz personel administracyjny jest dostępny przez cały czas. Dziękujemy i życzymy miłego pobytu. Jest tutaj kilkanaście questów oczywiście do zrobienia, ale żaden tak naprawdę, nie pamiętam, był godny uwagi. O, mamy tego kupca. Ten cię wita. Jesteś widmem, który odwiedza Port Hansa? Już o mnie słyszałeś? Wieści szybko się tutaj rozchodzą. W rzeczy samej, szanowne widmo. Ten zauważył, że twoje przybycie nie uradowało tutejszych przedsiębiorców. Ten ma kłopot, który widmo mogłoby rozwiązać. Ten wynagrodzi za przysługę. Ten wystarał się dla klienta o szczególny przedmiot. Przedmiot, którego posiadanie jest na tej stacji zakazane. Ale widmu wolno przenosić takie rzeczy przez kontrolę celną. Chcę zrobić zakupy. Może później. Teraz potrzebuję zaopatrzenia. Oczywiście. Ten przeprasza za wścibstwo. Obejrzyj ulepszenie, obejrzyj pancerze obcych. Trzeba temu Garusowi coś kupić. Sprzedaj najpierw. Wzmacniacz biotyczny, tsunami, tornado, protonowe. To też. Phoenix. Kroganin, tytan, ulepszenie pancerza również. Fragmentujące piątki. To sobie na razie zostawimy. Choć nie, fragmentujące nie są nam do niczego potrzebne. Co prawda na tym poziomie będą organiczne formy życia głównie, ale tam mamy taką siłę ognia, że raczej do niczego nam to nie jest już potrzebne. Tutaj wszystko sprzedamy. Tam sporo tego nazbierałem. Wow, i znowu milion. Egzoszkielety nie są przydatne do niczego. Fragmentująca. Na trzecim poziomie. Dobra, sobie zostawimy. Znaczy na szóstym poziomie, Jezus Maria. Modulator tarczy szóstego poziomu zostawmy. Wymienimy je sobie.
zapalające również by się przydało na szóstym poziomie. Żyroskop na szóstym. Wiecie co? Zróbmy sobie jeszcze tak. Właśnie. Żyroskop szóstego poziomu jest, jest. Tutaj skaner bojowy szóstego poziomu jest, jest. Tutaj wulframowe zmienimy sobie na zapalające. Już myślę, albo nie. Fragmentujące? Myślę, że fragmentujące, bo to będą głównie formy organiczne. Teraz ty weźmiesz tak. Przedłużenie rufy na piąty poziomie jest, jest. Tutaj żyroskop moglibyśmy ci dać. Stabilność broni nie jest nam potrzebna. Dostaniesz fragmentujące. No i wrex na swojej strzelbie. Przedłużenie lufy również mamy na piątym poziomie. Żyroskop damy ci na szósty. I amunicja po raz kolejny fragmentujące. Świetnie. I przy okazji jeszcze te tarcze. Więc tak, moduł tarczy szóstego poziomu. Wrex. Moduł tarczy również szóstego poziomu. I Garus, jaki masz moduł tarczy? Piątego poziomu, okej. Resztę możemy sprzedać. Zostawimy sobie wulframowe jeszcze pociski. Ten chciałby wiedzieć, czy widmo rozważyło prośbę później. Oczywiście, ten... Dobra, sprzedaj. Więc tak, modulator tarczy, wulframowe zostają, żyroskop sprzedamy. Wulframowe szósty poziom, nieźle. Zapalające sprzedajemy, żyroskop Ursa. To również, to sobie zostawimy. I kup, co masz do kupienia? Lekki Quarian, Kroganin, Modliszka 8, 52, 288, Wrex, jest lepszy już. I Turianin średni, 36, też możemy kupić, 150 tysięcy. Jeszcze zobaczmy, tutaj mamy w takim razie pancerz dla Wrexa i Garusa, a ty masz jeszcze więcej przedmiotów. Ten chciałby wiedzieć, czy... Może później. Oczywiście. Obejrzyj standardowe ten przeprasza za... Pancerz człowiek, zabójca. Mamy dużo lepszy. Karabin snajperski, również mamy dużo lepszy. Ciężki pancerz człowiek, również lepszy. I licencję możemy kupić. Akceptujemy. Licencja nam się jak najbardziej przyda. I jeszcze miałeś jeden. Ten chciałby wiedzieć, czy... Może później. Oczywiście. Obejrzyj ulepszenia. Ten przepraszam. Jakie masz ulepszenia na sprzedaż? Ulepszenie pancerza. Splot Tesli, bufor kinetyczny. Nic z tych rzeczy. Kupimy w takim razie ten nowy pancerz. Ten chciałby wiedzieć, czy widmo... Może później. Oczywiście. Wrexa ten... i Garusa. Kroganin, ciężki pancerz, 200 tysięcy, kupujemy i kupujemy najemnika poziomu 8 dla Garusa. Już może nosić średnie pancerze, świetnie. Dobra, Garus jak najbardziej poprawia te jego osiągi. Fajnie wygląda, Wrex lubi światełka i tutaj również dużo większa tarcza. Zielony może być. Ten chciałby wiedzieć, czy widmo rozważyło prośbę. Dobra, zrobimy to. W porządku, pomogę. Ten pokornie dziękuję. Paczka zostanie dostarczona na statek widma. Trzeba ją tylko przenieść przez kontrolę. Ten prosi tylko, by widmo nie wspominało o tym administratorowi Anoleisowi. Kazałby sobie zapłacić za fatygę. Ten pyta, czy może jeszcze pomóc. Sprzedamy mu sprzęt. Mogę coś w końcu kupić? Widmo szuka czegoś szczególnego? Nie, chcę od ciebie więcej pieniędzy. Ulepszenie amunicji zostaje, skorpion sprzedajemy i pancerz najemnik sprzedajemy. Wulframowe pociski zostają, świetnie, i to dużo daje. Okej, okay, w takim razie idziemy z strażnik, tutaj nic nie ma. Wiem, że tu będzie sporo zadań, naprawdę sporo do roboty, jak widzicie, plac, jest to dość duża placówka, garaż.
i Mako. Będziemy mogli pojechać też w inne miejsce, ponieważ oni mają tutaj, ciągle mówię ponieważ teraz, oni mają tutaj zdecydowanie laboratoria umieszczone na powierzchni planety, ale również oddalone od siebie, więc będziesz tam podróżować. Mako, są zabezpieczone, tak żeby nikt nie wtykał nosa w nie swojej sprawy. Przy okazji, tam jest jakieś zadanie. Jak mogę pomóc? Na razie to nie możemy. Sejwal. Porozmawiajmy z nią. Jak mogę pomóc? Gdzie jest Anolejs? Chciałbym porozmawiać z Anolejsem. Proszę chwilę zaczekać. Panie Anolejs? Tak, co znowu? Komandor Shepard prosi o rozmowę z panem. W porządku, niech wejdzie. Nie, może uda się go zastraszyć jakoś, albo coś od niego wyciągnę. Bo na pewno mam z nim pogadać, tam jest wyznacznik. Tutaj nic nie ma. O, dron bojowy. Wybaczcie, że nie wstanę. Moją rolą nie jest zabawianie uchodźców z tego betonowego grejdołu zwanego Ziemią. Czytałeś moje akta? Widzę, że sprawdził pan historię mojej służby. Tylko głupiec przystępuje do negocjacji, nie znając swojego przeciwnika. Cóż za grzeczność. Pomogę wam, ale tylko w takim zakresie, na jaki pozwalają mi obowiązki. Firmy przybywają tu, by uniknąć niekorzystnych interpretacji prawa galaktycznego. Myślisz, że ci zagrażam? A ja właśnie reprezentuję niekorzystne interpretacje prawa galaktycznego. Widzę, że rozumiemy się bez słów. Nie pozwolę nękać naszych klientów. Ta planeta to teren prywatny. Dowiedzcie więcej. Saren. Prowadzisz interesy z Sarenem? Agent Saren? Jeden z waszych widmowych towarzyszy? Ma znaczne udziały w korporacji Binary Helix, a ona jest jednym ze sponsorów Noverii. Dobra. Czy prowadzisz tutaj badania nad bronią? Czy Binary Helix prowadzi w jego imieniu badania nad bronią? To możliwe, biorąc pod uwagę jego zainteresowania. Jednak nie wtrącamy się w to, co klienci robią w swoich laboratoriach. Nie będziemy zdradzać tego, tej ośmiornicy, nie pamiętam jak się nazywali. Matka Benezja. Słyszałem, że matka Asari jest na planecie. Nazywa się Benezja. Przybyła kilka dni temu w asyście osobistej eskorty. Przywiozła też jakiś ładunek. Przebywa w szczycie 15. Zdefiniuj pojęcie osobista eskorta. Co pan rozumie przez osobistą eskortę? To chyba jasne. Ma ochroniarzy czuwających nad jej bezpieczeństwem. To głównie komandosi Asari. Komandosi? Dziwne to trochę, nie? Nie złamali naszych przepisów, więc nie było powodów, żeby ich zatrzymać. Jakiego rodzaju ładunek? Wie pan coś o tym ładunku? Wielki, ciężki i zapieczętowany. Detektory broni nic nie wykryły, a skoro tak, to jego zawartość mnie nie obchodzi. Muszę się z nią zobaczyć. Muszę się z nią zobaczyć. Natychmiast. Obawiam się, że nie możecie. Szczyt 15 to prywatny ośrodek w górach Skadi. Poza tym to i tak niemożliwe. W tamtej okolicy szaleje zamieć, promy nie latają, a dostęp z powierzchni został odcięty. Więc podjedziemy. Dostęp z powierzchni? Został odcięty. Drogi są nieprzejezdne. Nie ma z czego robić afery, Shepard. Komandorze, daj spokój. Jeśli nie on, to kto inny nam pomoże? Muszę się z nią zobaczyć. Obawiam się. Poza tym to i tak niemożliwe. W tamtej okolicy szaleje zamieć. Promy nie latają, a dostęp z powierzchni został odcięty. Co tutaj robi? Co ją tu sprowadziło? Nawet gdybym wiedział, nie mógłbym powiedzieć. Przybyła tutaj jako pełnomocnik agenta Sarena. Zajmuje się interesami związanymi z Binary Helix. W szczycie 15 działy się sprawy wymagające uwagi Sarena. Zmiana tematu. Wróćmy do moich pozostałych pytań. Każda zmarnowana minuta mojego czasu to strata 12 kredytów dla mojej firmy. Odliczę to potem. No, proszę bardzo. Dobra, do widzenia. W tej chwili nie mam więcej pytań. Świetnie. Gdy tu staliście, dostałem kilkanaście pilnych wiadomości. Okej. W takim razie od niego się więcej raczej nie dowiemy. Musimy poszukać innego sposobu. Pan Anolejs nie jest jedynym, który ma przepustkę umożliwiającą opuszczenie Hanshan. Mówisz? Nigdy nie pracowaliście w świecie wielkich korporacji, prawda, komandorze? Starcia z biurokracją bywają bolesne. Niech mnie pani nie lekceważy. Umiem się całkiem sprawnie przebijać. Pomówiłabym z Lorikiem Kinem. Zwykle o tej porze przesiaduję w hotelowym barze. Nie mogę powiedzieć nic więcej.
nie w zasięgu słuchu pana Anolejsa. Kim on jest? Podobno mam porozmawiać z Lorikiem Kinem. Nie tylko pan Anolejs dysponuje przepustką pozwalającą opuścić Hanshan. Kin spędza dni w hotelu, odkąd zamknięto jego biuro. No dobra, udam się w takim razie od razu do niego. Zająłem już pani wystarczająco dużo czasu. Bynajmniej, widmo. To w końcu moja praca. Spędza czas w barze, okej. Jedziemy do baru. Wiecie co, nie chcę wykonywać tutaj zadań pobocznych, one są nudne. Takie biurokratyczne pierdoły. Załatw temu tamto, załatw tamtemu to. Pamiętam, że kiedyś spędziłem tutaj sporo czasu i nie pamiętam żadnego tak naprawdę, żeby jakikolwiek quest rzucił mi się osobiście w uwagę. Do doków nie, do hotelu nie, insygnia co? Nie to chciałem zrobić. Plac. Windę do hotelu. W sumie gdzieś tu bar powinien być chyba. Sprawdźmy tę górę jeszcze. Albo w sumie jeszcze połazimy troszeczkę i pozwiedzamy, wiecie? Zobaczymy, co to miejsce będzie miało nam do zaoferowania. Dokąd to prowadzi? To jest zamknięte. Jakbyśmy do baru szli, ale zobaczymy. Otwórz proszę to. Winda na górę, na dół. Gdzie jedziemy? Na górę. Nie jestem pewien, dokąd to prowadzi, nie pamiętam. Po spotkaniu z Benezją powinniśmy móc ustalić, gdzie jest już przekaźnik Mu. Tak, dobrze, jesteśmy na drodze do baru. Okej, Sejwol. Przepraszam, mogę ci zająć chwilę. Czy na pewno chcę, żeby mi zajęła chwilkę? Momento. A wiecie co? Tutaj podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, więc myślę, że ta pani zajmie nam chwilkę. Ale to dopiero dalej. Hejpa!